Cześć wszystkim, tutaj Bihena. Witajcie w kolejnym unboxingu. Tak, dostaliśmy może z mężem dwie paczki z Amazona. I kurczę, w sumie nożyczki będą mi niepotrzebne, bo Amazonowe paczki można zrobić. O nie, nie udało mi się. Chciałam zrobić wielkie krrr i za innym razem wszystko otworzyć. A tutaj będzie coś, na co się czają. Oj, od strasznie dawna. O Kamiden. Ty, nie jest oryginalny, ponieważ nie ma folii Nintendo. Znaczy oryginal nie jest nieotwierany wcześniej. Ach, trudno. Zadowolę się tym, co jest. Na Amazonie zostało już go, kurczę, bardzo, bardzo malutko. Gdzie ja cię mogę otworzyć, o Kamiden? Ta gra, wiecie co? To jest kontynuacja gry, która wyszła na Wii i na PlayStation 2. Okami. I ta gra była bardzo, bardzo dobrze oceniana przez recenzentów i użytkowników, ale była bardzo mało popularna niestety. No i wyszło jej kontynuację na DS-a już kilka lat temu. Okamiden walczy się tym malutkim liskiem, walczy się z różnymi demonami liskim i kuwiczkiem, który jest powiedzmy pomocnikiem bogini Amaterasu. No i ten wilczek, jak już wspominałam, walczy z demonami. Gra jest śliczna, ma przepiękną grafikę. Ta dziewczynka, która będzie jeździła na tym wilczku, on się chyba Chibi teraz nazywa, albo jakoś tak, będzie można używać, tu i chyba na tym obrazku widać, stylusa jako pędzle i będzie można rysować różnego rodzaju znaki i jakieś symbole, które nam będą pomagały w walce. O nie, czarno-biała książeczko, jak mogliście mi to zrobić? O nie, taka śliczna gra i taki numer mi wywinąć. Książeczka wygląda tak. Tak, epicka przygoda. Aj, Kuni! Chibi teraz, o właśnie tak, o nim mówiłam. Tu są oczywiście postaci przedstawione, wszystko jak należy się poruszać w grze. Och, dlaczego daliście czarno-białą książeczkę? Ta gra jest po prostu tak śliczna, ma tak ładną grafikę. Mam nadzieję, że mi się spodoba. Nie wiem dokładnie, jaką ona ma ocenę na Metacriticu, ale chyba też całkiem wysoką. Dobra, tu już jest w innych językach napisane. I oczywiście cartridge. Tadam! O, no się cieszę, no kobiety, no nie macie pojęcia. Bardzo się cieszę. Tak. Rise of Nations. To jest gra dla mojego męża. No zobaczmy, w środku chyba nie będzie nic ciekawego. O, ale też rozwalona folia. Jak wy mogliście takie... O, folię! Autentykowywać. No właśnie, w środku nie ma nic ciekawego, jest tylko płyta z grą i kartka. Na dole są kody, oczywiście klucze do samych gier. Wiecie co jest najciekawsze w tej grze, jeśli chodzi o pudełko? Tył i przód. To jest jakaś strategia. A że mój mąż jest wielkim, wielkim fanem strategii, to musiał ją mieć. Tym bardziej, że ona jak za jakieś grosze była dostępna na Amazonie. Co my tutaj mamy? To jest gra, którą... O, ostatnia rzecz, którą my już mamy, tak podejrzewam. O właśnie, Król Artur. Druga część. Pewnie znacie tą grę, tylko że mój mąż miał jedynie wersję elektroniczną i koniecznie ją chciał mieć w wersji pudełkowej. Bardzo rozumiem takie... rozumiem taki, powiedzmy, może nie odchył, ale potrzebę posiadania gry w wersji pudełkowej, ponieważ... Sama nie lubię w ogóle elektronicznych. Kupowanie elektronicznej edycji wersji, dobra, nie chcę się powtarzać, ale powiem tą wersji, to jest dla mnie zupełna ostateczność. Gra wygląda tak. Tadam, z tyłu tak. W środku mam nadzieję, że coś będzie, ponieważ czuję odpowiedni ciężar. Uuu, lala. Tak wygląda w środku, z grafiką. I co my tutaj mamy? Tak, z tyłu są oczywiście klucze. Ach, wiecie co, książeczka jest całkiem fajna. To jest gruba, obszerna, ale jest również czarno-biała. Tak ona wygląda. I jeśli chodzi o gry, to na ten miesiąc chyba już jesteśmy niestety ustawieni. To jest wszystko, co miało przyjść growego, powiedzmy, do nas. Jeszcze tylko czekam na książkę Hyrule Historia, na którą czekam już oj, od bardzo, 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 bardzo dawna. I ona powinna niedługo do mnie przyjść. Już niedługo, myślę. Dobra, to są wszystkie dzisiejsze gry. Tyle. Idę sprawdzić o Kamidena, jak się będzie sprawował. Do następnego razu. I